Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W końcu wyszło słońce. Chyba tylko na chwilkę, bo tam widzę, że idą kolejne chmury, ale lepszy ryc jak nic, bo już po tych ostatnich deszczach człowiek jest tak spragniony tego słońca. Wiem, że u Was macie go pod dostatkiem w niektórych regionach i czekacie na ten zbawienny deszcz. No my tu na odwrót. Chętnie się z Wami wymienię nawet już. Kapustę żeśmy posadzili tak między deszczami. No i teraz bierzemy się już za seler, por. Ogórki są do wysadzania, pomidory, no ale to wszystko po kolei. W pierwszej kolejności seler. On już dawno powinien być wysadzony. Wyszedł mi tu za mocno w górę, zaczął żółknąć. Ten w szklarni nie, bo on jest wsadzony do grządek, więc korzenie mają możliwość rozrastania się, pozyskiwania przestrzeni życiowej i tamten wygląda ładnie, a ten tutaj w tej misie, no niestety zaczął się już dusić i zaczął żółknąć. Dzisiaj właśnie zaczynamy tutaj od niego, bo jest najpilniejszy tak naprawdę. Do tej pory na polu stała woda, więc nie mogliśmy go wysadzić, bo nie było po prostu gdzie. A teraz no troszeczkę zeszła, czy nie stanie, jeszcze tego nie wiemy, ale już sadzimy. I będziemy widzieć, jak to wszystko będzie. Chociaż w tym roku to chyba mnie już tak naprawdę nic nie zdziwi. Tutaj mam akację czerwoną, która podobno bardzo miodzi, jest miododajna i kupiliśmy ją pod kątem pszczół. Kupiliśmy sobie takie dwie i ona ma tą zaletę, że powtarza kilkukrotnie w ciągu roku kwitnienie. Jedna tutaj była, ale ją podryły krety, nornice i ona nam bardzo szybko uschła, nie uratowaliśmy jej. Ta druga pięknie tutaj rosła do tamtego roku i w tamtym roku jesienią przyszedł taki solidny wiatr, wichura i złamało ją. Ta akacja faktycznie powtarza kwitnienie 2-3, w tamtym roku nawet kwitła nam 4 razy, ale jest niezwykle delikatna i krucha i ta wichura nam ją złamała, ona gdzieś tutaj odbiła. Czy jest rzeczywiście taka super miododajna? Nie wiemy. Nie zaobserwowaliśmy tutaj, żeby te pszczoły jakoś szalały na tych kwiatkach, aczkolwiek może być taka sytuacja, że pszczoła czując coś lepszego, lepszy pożytek, zostawia ten gorszy, a idzie tam, gdzie jest lepsze źródło zbioru, lepsze źródło dochodu. To jest tak samo jak i my. Mając do wyboru pracę lepiej płatną, a gorzej płatną, z reguły wybieramy tą lepiej płatną, żeby lepiej egzystować. Tak samo i pszczoła, żeby zgromadzić większe zapasy, bardziej rozwinąć swoją rodzinę, będzie szła na lepszy pożytek, a to, co takie w jej mniemaniu gorsze, no to sobie ominie. I tak jak mówię, w tym roku już nic mnie nie zdziwi. Tutaj mówiłam, że omarzły nam akacje, robinie właściwie zwane. Akacja to jest tylko taka nazwa umowna, a prawidłowa to jest robinia bądź grochodrzew. I to wszystko nam omarzło. Doszczętnie tak zawiązki kwiatów były obfite, że z jednego miejsca wychodziły po 3, nawet 4 pręciki kwiatowe i to wszystko zmarzło. Ale zobaczcie tam u sąsiada. Jak ona pięknie powtarza kwitnienie i tu powiem Wam dzisiaj szczerze, że pierwszy raz, jak długo żyję, widzę, żeby akacja po zmarznięciu, bo one zmarzły doszczętnie i tutaj niejednokrotnie tak było, że z wiosny one pięknie ruszyły do życia, bo tu u nas te wiosny są na zachodzie dużo, dużo szybciej niż powiedzmy na wschodzie czy południu kraju. I jak one omarzły, akacja nie powtórzyła kwitnienia. A w tym roku zobaczcie, jak ona pięknie kwitnie. Ta nasza tutaj, też wczoraj żeśmy z Edziem się przyglądali, kwiatostany już zaczynają kwitnąć, chociaż nie wszystkie jeszcze widać, bo są ukryte w listowiu i te, które mają pąki kwiatowe, jeszcze ich nie widać. Ale ten rok, nie wiem, co jeszcze przyniesie. Dlatego mówię, nic mnie już nie zdziwi. Wracam do selera.
Selerowi od razu skracam korzenie i to dosyć mocno. Jest to taką w sumie koniecznością. Ja już to zaobserwowałam na przestrzeni dziesiątek lat, że seler, który ma skrócone korzenie przed wysadzeniem, pięknie rośnie w gałkę i plon jest zdecydowanie lepszy. Jak go pikowałam, to już mu korzonki skracałam, co też pokazywałam. I teraz przed wysadzeniem również. On tutaj, o, ślimak, i u mnie się pojawił, won. On ma bardzo dużą bryłę korzeniową. Tamten w szklarni będzie miał jeszcze większe. I zobaczcie, jak ja go teraz wsadzę do dobrze przygotowanej ziemi, o czym będę za chwilę dalej mówić, to on wszystkie składniki pokarmowe będzie tutaj ładował w wytworzenie dalszej części korzeni i pogrubienie tych, które już są. Jeżeli ja mu tutaj je skrócę, składniki pokarmowe będzie pobierał tylko tą resztką korzeni i będzie się od razu wiązała gałka. Nie będzie tak szedł w nać, która tutaj w selerze korzeniowym nie jest nam potrzebna. Nać możemy mieć z selera naciowego, a tutaj skracanie korzeni naprawdę się sprawdza i wiem, że wiele osób już z Was, wielu z Was również skraca seler i pozytywnie również mówicie, że to wpływa na ten seler. Także skracanie, konieczność. Wyjechaliśmy na pole sadzić seler i por. I nie uwierzycie, znowu zaczyna padać. W tym momencie ja chyba też już, słuchajcie, nie wierzę. Po prostu to jest znak od niebios, że mamy siedzieć w domu na tyłkach, skończyć tę robotę. Mężu. Tak, tak. No ale nic, może chociaż ten seler zdążymy wysadzić, bo tam idzie deszcz. A por najwyżej będzie we wiadrze. Seler lubi ziemię bardzo żyzną, taką próchniczną, bogatą właśnie w próchnicę. No i my tutaj też żeśmy już tą ziemię pod niego przygotowywali roku poprzedniego. Poszły poplony, poszedł obornik tutaj jesienią. No i też wszystek, kompost jaki miałam, został rozrzucony, także ziemia tutaj jest bardzo dobrze przygotowana pod pana selera. No i on na takiej ziemi gliniastej będzie słabiej rósł, bo generalnie preferuje ziemię przepuszczalną, gdzie korzeń ma dostęp do dużej ilości powietrza. Jeżeli ziemia jest zaskorupiona, on będzie się dusił. I tak samo tutaj, teraz jest mokro. Jeżeli przyjdą dni ciepłe, na pewno się zrobi taka skorupa, że od spodu będzie miał wilgoci, od góry zrobi się twarda skorupa, więc on będzie się też dusił. Może żółknąć wtedy, może bardzo marnie rosnąć. Także tutaj trzeba będzie spulchniać tą glebę, żeby on miał powietrze. I najważniejsze jest to, co właśnie mówiłam, żeby skrócić jemu korzenie. I później, jak już go wysadzicie, jak on będzie rósł, haczką ruszać koło niego, żeby tą ziemię napowietrzać. Nawet jak się wsadzi koło korzonka palcem, objeżdżać dookoła, on to lubi. On lubi bardzo dopieszczenie, no seler, facet, tak jak każdy facet, trzeba go dopieścić. No a ponadto takie objeżdżanie palcem dookoła powoduje to, że przerywamy korzonki od góry. On ma taką tendencję puszczania korzenia, że go puszcza wszędzie, dookoła. I teraz tak, tu mu skróciliśmy trochę, ale on będzie produkując gałkę, będzie puszczał wszędzie dookoła. I jak będziecie palcem ruszać w koło tego selera, te górne korzonki będą przerwane. Nie będzie tych korzonków puszczał, bo zapamiętajcie, im więcej korzeni, tym mniejsza gałka, niestety. To samo z porem jest, bo por też dzisiaj będziemy wysadzać. Ja już porowi poobrywałam, również skróciłam jemu korzonki.
on się bardzo dobrze wtedy przyjmuje, mniej choruje. No i też ważna jest wilgoć, tak jak my tutaj sadzimy praktycznie w błoto, no to chyba nie ma szans, żeby to się nie przyjęło. I teraz tak, odległość selera od selera około 20-30 cm. To już powiem Wam na oko. On rośnie w dosyć dużą gałkę i musi mieć przestrzeń, bo jeżeli posadzicie go za gęsto, to on będzie korzeniami konkurował o składniki pokarmowe, będzie rywalizował, a co za tym idzie, będzie mniejszy, będzie się słabiej rozwijał. Zresztą zróbcie sobie takie doświadczenie, posadźcie kilka selerów w większej odległości, a kilka w mniejszej odległości. I zobaczycie, że te w mniejszej odległości będą rosły zdecydowanie gorzej, marniej i będą mniejsze. Prawda, mężu? A nie wiem, nie dosłyszałem. Dobrze mówię? W twojej wypowiedzi. Chyba tak. Chyba, czy na pewno? Na pewno chyba dobrze mówisz. I pytanie teraz, jaka głębokość sadzenia tego selera? Sadzimy go, jak on tutaj wypuszcza teraz bryłę korzeniową, na taką głębokość tuż ponad bryłą korzeniową. Z tego względu, że tutaj idą, zobaczcie, liście sercowe, czyli te ze środka, i on będzie dalej produkował, jeżeli zakopiemy go za głęboko, zanim te liście się wybiją ponad powierzchnię ziemi, to upłynie niestety trochę czasu, spowolni rozwój tego selera. Także tutaj sadzi się, o, tak, żeby tutaj te serduszka już były na wierzchu. Kropi, ale seler już wysadzony, ten przynajmniej co był najpilniejszy, bo jeszcze mamy w szklarni, ale tamten może jeszcze poczekać, ale żurawie krzyczą. Kumaki kumają. Żurawie krzyczą. Czajki śpiewają. Ja nie kumam tej pogody. Pogody ja też nie kumam. Nie kumam, bierzemy się za por. Pora, mam 5 odmian. No i na pierwszy rzut idzie elefant. I ta sama sytuacja. Skracam panu porowi korzonki. Już je trochę poskracałam. Z tego względu, że jego jak się wykopuje, on ma taki system korzeniowy. Jeżeli go skrócimy, on będzie się lepiej rozwijał. I to też sprawdziłam już na przestrzeni dziesiątek lat. Obrywamy zawsze korzonki pora, tak żeby zostały takie. I teraz przy sadzeniu też jest ważne, żeby sadzić, żeby te korzonki były w dół. Bo jeżeli one się tak opodwiną, on będzie rósł, ale będzie zdeformowany, będzie taki karłowaty i niestety będzie dużo mniejszy, on będzie chorował, jego będzie wiecznie coś męczyło. System korzeniowy musi być w dół, wtedy on będzie się bardzo ładnie rozrastał, będzie szedł na boki, wytworzy piękną wiązkę, bo to jest system korzeniowy wiązkowy i tu właśnie o to chodzi, żeby on się teraz ładnie rozrósł. Jeżeli te korzenie mu podwiniemy, niestety ten por nie wytworzy odpowiednio dużego systemu korzeni wiązkowych, no i będzie taki zdechlak. Dobra, pierwsze idzie elefant. Później mam jeszcze Winter, bardzo dobry por. On już zresztą nawet widać, że on się już tutaj szczypiorem różni. Mam również Golem. Starozagórski kamasz coś tam, staro jakiś tam. No i tutaj mam Bulgarsrausen. Kto te nazwy wymyśla, powiedzcie mi?
Nie może to być elefant, porbartek, czy jaki tam, tylko jakiś bulga, coś tam, że nie idzie tego wymówić. Dobra, mężu, bierzemy się, bo tam idzie to, co dobre, co nas zaraz wygoni z tego pola. Na dzisiaj koniec. Por, seler, kapusta, wszystko jest już posadzone. Wilgoci ma pod dostatkiem, jest chłodno. Teraz zrobiła się taka luka, przestało padać. I warunki do wzrostu tutaj naprawdę te warzywa będą miały idealne. Nawożenie. Większego nawożenia już tutaj stosować nie będę, bo nie ma takiej potrzeby. Tutaj poszły poplony, poszedł obornik, kompost i ta ziemia jest naprawdę dostatecznie już wzbogacona we wszelkiego rodzaju składniki pokarmowe. Ewentualnie później, ze 3 tygodnie zobaczę, jak będzie tutaj to wszystko rosło, wyglądało. Podleję te warzywka humusem i to będzie tyle. Może jakiś oprysk do lisny z emów, ale to wszystko będę widziała w trakcie wzrostu i rozwoju tych roślin. Na dzień dzisiejszy mówię, że nie dostaną nic. Podlewanie na jakiś czas mam z głowy, na dłuższy podejrzewam czas, no a jak będzie dalej, no to będziemy widzieć. No i cóż, no to na dzisiaj tyle. Żegnam się z Wami, życzę Wam dużo, dużo wytrwałości i takiej cierpliwości do przeciwności natury, bo niestety w tym roku uczy ona nas solidnej pokory i daje nam ostrą lekcję takiego poszanowania jej i pogodzenia się z jej kaprysami. I tego Wam życzę, żebyście mimo wszystko dawali radę. Do następnego. Aktualizacja na sam koniec. Właśnie zaczyna padać. Do następnego.